spływała po górze, to trzeba zrobić pierwsze. I ewentualnie, jeśli się okaże, że to stanęło w jakimś stopniu, sypać na te skarpy gruz, żeby przynajmniej tą drogę utrzymywać przejezdną. Drogę utrzymać. Bo on powiedział tak, że jak osuwisko ruszy dalej, w tamtym kierunku, czyli czoło osuwiska gdzieś tam ruszy, to i tak to może wszystko zjechać. To nie jest do uratowania. I żeby tą drogę zabezpieczyć, to jest kwestia 2 do 5 milionów złotych na całym tym odcinku słupy 20-metrowe. Palować trzeba. Palować trzeba średnicy takiej 50 cm, żelbetowe, oczep żelbetowy, odwodnić całe to osuwisko, całą tą skarpę, odwodnić drogę i ewentualnie można mówić o drodze. I wtedy te domy są bezpieczne. Taka jest wstępnie ekspertyza, prawda? Ale mówił, że... Znaczy mówił, no sugerował, że może by szukać alternatywy rozwiązania tego poprzez szukanie innej drogi, bo mówi, że czy warto wydać 5 milionów złotych, czy nie lepiej zrobić dwie drogi uczciwe, nie na osuwisku, ale to jest kwestia decyzji. Tak, no po ekspertyzie trzeba się zastanowić, co się opłaca, co się nie opłaca, droga nie jest rozwiązaniem, bo dalej...